Cześć moi kochani, witam Was na kanale Simomania w moim wyzwaniu pamiętniki Kasanowy. Nasz Kasanowa, a właśnie może Wam pokażę, tak właśnie ukończył arcydzieło, spytaliśmy to arcydzieło, tutaj trochę zmetał, porozmnażał żaby, zajął się ogródkiem, dużo tego nie było. Jak widzieliście na początku, Kasanowa ofiarował każdej swojej mamie, swojej kobiecie, która urodziła mu dziecko, właściwie Rebeka jeszcze nie urodziła, a zobaczymy. Nie, Rebeka jeszcze nie urodziła. Dzieci nam tutaj podorastały. Może dzisiaj zaproszę dzieci do nas. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jacoby na razie maluje, bo tak. Na początek chciałabym odjąć, bo chciałam robić to przy Was. Muszę odjąć 4,5 tysiąca, czyli mu zostanie 2814. Tak, 4,5, tak. Po 500 simolonów dla każdej mamusi. I Kasanowa, nie wiem, bo tu jest 17 godzina, mam nadzieję, że on zdąży, a jeszcze jest głodny. Chyba, że sprzedamy coś jego... Co możemy sprzedać? Bobana możemy sprzedać? Nie wiem, ile ta łódka będzie kosztowała. O, tutaj to jest 4, a ta 3000, o. I będzie nas stać na tą łódkę. Dobra. To Kasanowa już ma łódź. Mógł się bawić z dzieciakami. Nie wiem, ile dzieci tu wejdzie na tą łódkę. A jest głodne w ogóle. 70 simolonów tylko. Ale ma te 4 obrazy. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jakieś coś wisi. Jak coś, to możemy sprzedać choinkę jedną. Czy już sprzedaliśmy? Nie sprzedaliśmy. Możemy tą choinkę z dworu sprzedać. Chociaż ja wiem, czy teraz mu będą potrzebne mu pieniądze. Mamy bałwana, mamy tą choinkę też, może tą drugą choinkę koło bałwana sprzedamy. Ona ma 220. Dobra, ta Kasanowa skończyłeś? Nie skończyłeś. Czy to już jest skończone? To sprzedaj. Wiesz co? Nie, może ty nie gotuj. Pierw zadzwoń. Bo tak, Emila nie znasz. Emila. Wojciecha nie znasz. A gdzie jest jeszcze jedna? Gdzieś mi zniknęła dziewczynka. No, dlaczego nie można zadzwonić? Gdy coś się z nią stało? Dobra, weź na razie tych dwóch zaproś. Zaraz zobaczymy. Lukasa nie, o, Emilię jeszcze zaproś, wszyscy zaraz przyjdą. Weź ugotuj coś, podaj obiad i będą to frytki z rybą. No i zaraz to będzie, słuchajcie. Co, mówisz jeszcze? O, już jest. Mógłbyś zaprosić trochę więcej tych dzieci, jeszcze Wojciecha zaprosiłeś? To jest Wojciech Sosna. Musimy zaprosić go do środka. Zawołaj i... No jeszcze za daleko jest. Będziecie pukać? Zapytaj, jak miał dzień. Gotowałeś? Gotowałeś? Możesz zaprosić ich na posiłek. Wam pokazuję, to jest Emilia. Emilia jest od Dominiki? Tak, Dominika. Córka Dominiki, właśnie Jacoby. Tak wygląda. Ja ostatnio przybrałam. Miała włosy czarne, dobrałam jej takie, jak ma mama. A... On ma takie, jak ma tata, o, czyta coś. W ogóle to tak, weźmy to, bo to przeszkadza. Tak wygląda nasz Wojciech Sosna. W ogóle to tak, ty jesz, w ogóle chciałbyś tak skorzystać z toalety. Przez... Ona jest smutna.
pocieszyć. Nie wiem, dlaczego nic z tego stołu nie mogą korzystać. Coś jest nie tak. To skorzystaj. Moglibyśmy tą rybę schować do lodóweczki. Dzieci nam się tutaj zapoznają. O, tu jakaś praca chyba domowa. Ciekawe, czy zniknie, czy zostanie u nas. Tak wyglądają nasze dzieciaki. Bo Dorotka już znacie, ale można by było zaprosić, bo Dorotka by mogła się bawić właśnie. Tylko, że to jest 20 już godzina. Ciekawe, czy Dorotka jeszcze przyjdzie. Zaproś Dorotkę i mógłbyś zaprosić Bartosza może. I dopóki oni nie pójdą chyba na tą łódkę, to ty nie możesz się bawić z nimi spokojnie. Tak, zaraz tu będzie. Już jest tutaj. O, zapytał szkołę. Popraw humor. Przytul go. Tu mógłbyś też. O, popraw jej humor. On w ogóle mógłbyś opowiadać im jakąś powieść przy kominku. Więcej, więcej. Zabawne. Historie. A nie masz, nie masz grupy powiedzieć? Puk, puk, tylko. Ten już usiadł sobie do komputera. Zaraz tutaj robić coś. Przegląda. Bartosz. Tak, Bartosz. Wspólne zdjęcie mógłby zrobić. W ogóle nie kupiliśmy ci tego aparatu. Opowiedz niewiarygodną, ale więcej. Przyjazne. Nie ma grupy. Jest historia grupie. O przeklętym statku. Dobra, możemy opowiedzieć. Wszystkim. Dobra, chyba wszyscy przyszli. Chcę mieli przyjść. A, robicie sobie zdjęcie wspólne. Snuj opowieść przygodową. Kupiłeś łódkę, ale ta łódka chyba się nie przyda. A, tutaj oni mogą wtedy przychodzić, już teraz wiem, dlaczego by tu nie ma miejsca. Muszę w koło biegać. Muszę im tylko przestawiać, a to zostawił w ogóle talerz. Jest ta druga godzina. Co jeszcze mógłbyś zaprosić, bo już nie wiem, czy o tej porze do ciebie przyjdzie. Jakaś. Ta, musi już iść, właśnie. Ostatnio poznałeś Dagmara, Miluch. Może Dagmara, bo ty nie znasz Dominika. Z Dominiką masz już w ogóle tak. Nemezis musisz poznać. Ciekawe, czy będzie mogła przyjść. Ale. Bo przyda ci się kolejna dziewczyna. Tak, musisz mieć jeszcze jedną dziewczynę i randkę musisz mieć.
coś, następny talerz. Dzieci nam już uciekają powoli. O, właśnie miałam wam pokazać. Dobra, to... Jak to drzewko fajnie wygląda. W ogóle można mu tu zmienić kolory. Intensywność, przełączanie. Ustawić intensywność koloru. Intensywność, to światło. Na niebieski. Pomarańczowy. Dobra, gdzie ty jesteś? Czekamy, bo się bawię. Nie ma jej, gdzie ona jest. Miała przyjść i ta się bawi. O, teraz Dorotka poszła się bawić. Czy tutaj stoi u nas? Gdzie ty, nic spać? Nic senny w ogóle. Kto to jest? Pauza. Maria Kopytko. Nie przyszła do nas Nemezis. Dorotka się bawi, a oni się przytulają. Dorotka z Bartoszem. Jedzie komu jeszcze raz, ale to już jest 23. Wątpię, żeby ona chciała przyjść do ciebie. Ktoś zostawił pracę domową. Chyba ci powie, że jest już późno. Ta Dagmara śpi. No dobra. To ty idź spać. Musisz pożegnać się z Dorotką. Okaż miłość. Pa ma problemy przytul. Pożegnaj. I tego też przytul. Więcej. I też pożegnaj. Idź spać. Słoniaśnie się przytulają i przeskoczyli. Dobra, idzie komu spać. A my widzimy się rano. Nasz Giacomo obudził się flirciarski, ale nie, to byśmy go nie błotną, tylko sika. Weź szybki prysznic i w końcu dzisiaj zaprosisz do nas, w sumie do siebie, tą Dagmarę. Gdzie ta Dagmara jest? Ja jeszcze tych ozdób powiem, bo się jeszcze nie ściągałam, ale podejrzewam, że już w następnym odcinku nie będzie. A, zostawiłam tą wódkę. Dobra, na razie niech będzie. Ciekawa jestem, co urodzi się nam za kolejne maleństwo. Powiem, że przewyższa, więcej jest chłopców, bo mamy tak Grzegorza, Emila, Bartosz, Marek, Wojciech i jest Filip. A z dziewczynek jest tylko Dorotka i jest Emilia. Ciekawe, co następna się nam urodzi. Na razie jeszcze do nas nie dzwoniła Rebeka. Come on, a, jesteś głodny. Coś tu jest popsutego, a, jedzenie. To jest popsute? Weź sobie hot doga zjedz.
O, zaraz tu będzie, zaraz tu będzie, zaraz tu będzie, tylko że ona jakoś nie może dojść tutaj do nas. Trafić. Jest, przyszła. Zaproś do środka. Coś słabe masz ty, mały, masz wejście do domu. Trzy randki. Złoto na randkach. W ogóle mógłbyś się właśnie więcej, mógłbyś to połączyć romantyczne. Przyjazne, ty musisz ją bardziej poznać pierw. Podziel się pomysłami. No, do komputera już idzie, wiesz co? Więcej. Na randkę jeszcze nie możesz się zapisać, bo za mały masz ten. Więc musisz ją bardziej poznać. Omawię estetykę. No przegląda tam u ciebie, poprawi humor. Porozmawiaj o marzeniach. Poproszę małą pożyczkę. Zabawne, mógłbyś powiedzieć jej dowcip. A ty w ogóle jesteś głodny, czego ty nie zrobiłeś tego? Co to masz? Zapomniałam ci w ogóle rozmnożyć znowu żaby. Później sprzedamy. Tu znowu następny. Rozprzedaliśmy. Aż to, gdzie ty masz ten talerz? A, poszedł go odłożył do sypialni. Flirciarski, zainspirowany. O, znowu dostałeś za książki. Mógłby się poznać. Zaproś do patrzenia w chmury. Jak tam twoje potrzeby? Głupek. Co jeszcze byś mógł więcej nie rozmawiać? Dobra, poczekamy aż jej to urośnie. Dobra, na razie tyle to chyba. Widzę, znowu ten talerz nam wsadziłeś. Tu dziecko, na której zostawiło pracę domową. Nie wiem, które. Ona już czeka i leży, a ty nic. O, ale nam ogródek tutaj zaniedbałeś trochę. Trzeba podlać, odkwaszczać. Owadą, przeciw owadom spryskać. Jak wasza zgodność? Nie zupełnie. Ja przyszła, a mam gdzie was nie zobaczę, sąsiadka. Daci. Ta, Daci chyba ona się nazywa. Teraz zobaczymy. Na cały czas mi coś zasłania. Nie, ta Julika Daci. Semantycznie zobaczmy, czy możesz ją zaprosić na randkę, więcej flirtuj. Zapytaj, czy jest w związku. Ożywiona rozmowa. Wyznaj zauroczenie, obejmij więcej. Więcej. Może wręczyć jej róże. I działania są. Oj, włączyłem. Dowcip, puk, puk. O. Ona jest zainspirowana, jest w ciastki. Zazłości się. Obejmij. No trudno, no. Więcej.
romantyczne. Zaproś na randkę. Ty musisz ją pocałować? Nie. Musisz mieć dziewczynę. Co ty musisz flirtować? Główne interakcje. Pierwszy pocałunek. Pocałuj dłonie. Uwodzicielska poza. Bo najlepiej tu wychodzi w domu. I nam wtedy nie przeszkadza, za dużo już ma dziewczyn. Gadka na podryw. Pocałować kogoś. A gdzie ten pierwszy pocałunek? No. I poflirtować. Po dziecko się później postarasz. Potrzymaj za ręce. O, masz krzaki? Ja ci kupiłam? Właśnie nie pamiętam, czy ja ci kupiłam te krzaczki. Kupiłam mu krzaki. Dowiedział się, że jest singlem. Pocałować ją masz z pasją. O, zostanie dziewczyną. Opiewaj. Usiądź się rozmawiać ze swoją sympatią. Jest, udało ci się zdobyć. Jeszcze trzy randki. Z pasją. Ej. Pocałunek z pasją. Gdzie on poszedł? Chodź tutaj, Giacomo. Następna idzie. Nie, Ewa Maliniak. Bo nasz Giacomo będzie musiał uciekać z tego miasta. Przenieść się do obcego. Barbara z sympatią. No dobra. Rozmawiać na ziemię złoto, czy srebro. Musisz mieć złoto. Trzy złota na randkach. Ja ci zostało jeszcze do końca randki 3 godziny. Skudny. Weźmy ci rozmarzę, weź sobie zjedz jabłko. Może zaspokoisz swój głód. Spać, nie spać. Czyli Dagmara Widów przyjaźni się ze sobą, ona jest naprawdę fajna. No i okej. Gdzie ty możesz usiąść? Tu usiąść? Nie. Dlaczego nie możecie razem usiąść? Kaszczuś, no i nie mogą usiąść razem. A co, drugi możecie usiąść razem?
usiąść i rozmawiać. Chyba masz już złoto. Coś tu... A, tu jestem. Dobra, później ci to własne zepsuję. To. Przyjazne. Więc to ożywiona rozmowa. Żarty. Musisz opowiedzieć dowcip. O politykach. Trzy razy. Więcej. Puk, puk. Zabawne. Śmieszne. Więcej zabawne i. Pomoże mu spowodować też. Czyli się zostało do końca? Godzinę. Sympatią dwa razy ożywiona rozmowa, więcej przyjazna. Wiem, śmieci. Więcej jest to ożywione. No posprzątała? Nie. Nie pić poszła. Bardzo rozbawiony. Ale jest ożywione. Są głodne hot dogi. Czy jest to oświadczyć silnie ożywiona rozmowa? Musi być jeszcze raz więcej. Jest. A ja spróbuję wziąć ten talerz nieszczęsny. Ale nie mogę coś. Dobra, to gdzie komuś się sprzątniesz, to możesz spróbować? Też nie. Zostało ci 19. Barbara w krzakach. Obściskuj. W dusie. Okaż podziw. Kompletna. Złoty medal. Super. Zrób masaż jej. Tak z twoimi potrzebami. Mógłbyś się postarać jeszcze o dziecko. Coś mi się... Zaproś na nas więcej. Romantyczne. Postara się dziecko. I cały czas coś wyskakuje mi za więcej. Romantyczne. Dobra, zróbcie to Barbara w krzaczkach. Krzaczek. Miejsc Barbara, chcecie mnie nawozić krzaka.
Zobaczymy, co będzie. Minął dzień, możesz się spytać. Więcej. Ten tam klasa. O, przynajmniej rozmowa o kolorach i zdjęcie za piękny dzień. O! Chodźcie ze sobą w lat. Nowa dziewczyna, Grzegorz, Adaci. Syn dzwoni, no ładnie. Czy ty możesz się tak, możesz się postarać dziecko w tych krzaczkach. O, ktoś dzwonił. Urodziło się dziecko. Witaj, Giacomo, tu Rebeka. Chcę cię zawiadomić, że właśnie urodził się nam Krzysztof, śliczny mały sok. Okej. Kolejnego syna ma. Ale gdzie jest nasz mały? Tu jest. Dobra, moi kochani. Ja ten odcinek kończę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dajcie łapkę, dajcie suba. Napiszcie coś ciekawego w komentarzach. Do kolejnego odcinka. Cześć, papa. Pa.